Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu w Polsce jest niezwykle bardzo złożonym i trudnym zagadnieniem. Przede wszystkim ze względu na to, że po raz pierwszy administracja publiczna w tak szerokim zakresie i przy tak dużych środkach finansowych pochodzących w większości z Unii Europejskiej, ale mimo to są to środki publiczne, interweniuje w obszar niezwykle wrażliwy, jakim jest telekomunikacja, i u nas w Polsce nie ma niestety takich doświadczeń i dobrych praktyk z tym związanych. Są doświadczenia z innych krajów Unii Europejskiej, ale nie zawsze uda się je bezpośrednio przełożyć na nasz grunt ze względu na zupełnie inne uwarunkowania formalno-prawne. Ja przypomnę tylko, że projekt sieci szerokopasmowego dostępu do internetu w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej jest projektem bezprecedensowym w skali Unii Europejskiej. Nikt, żaden z krajów Unii Europejskiej nie realizował o takim ogromnym zakresie projektu właśnie w tym obszarze.